Hej, Czewski! To znowu punkt 7. Czy ciąg tyranii? Dobra. Kontynuujemy atak na obóz w rdzewych kanionach niezłomnych. I musimy tutaj zaatakować... Tak. Tak, drogę nam zagrodził kołowrót, a raczej most wodzony. Co się nim teraz zajmiemy? Będziemy dalej kontynuować atakowanie obozu. Chociaż nie przewiduję, żeby dużo jeszcze nam zostało tutaj do zrobienia w nim. Okej. Okej, udało się przewrócić obu. Fajnie. Okej, mroźny kolec. Tak, mroźny kolec zadaje... Chwila. To jest wolnicza otchłań. Tu jest mroźny kolec. 33 do 50. Tak samo u ciebie? 35 do 53. A, bo ty masz ten jeszcze dodatkowo ten sigil, który dodaje obrażenia od ognia. Ale to nijak się ma do obrażeń kuli ognistej. Czyli znaczy, że jest dużo lepsze. Okej, dobra. Nie za... Tak, jasne. Cokolwiek tam powiesz. Dobra, sztaba spiżu. Pewnie się nam przyda. Do konstrukcji jakiejś. Okej, spiżowy pawęż. Tak to nam zmieni. Do parowania zmniejszy uniki. Okej, zobaczymy później. Okej, tu jest już Elia. Tak, więc to już będzie ostatni ten... Dobra, strzel w kołowrót. Po strzelnym kołowrotu rampa opadnie na ziemię. Ej! Brawo my. Dobra, teraz musimy się wrócić tam z powrotem. Okej, przy okazji możemy awansować. Lantrego, ponieważ czemu by nie? Zobaczmy, dobra. Masz 16 stanowczości i 16 zmyślności. Dobra, będę ci zwiększał wszystko, co daje kontrolę życia. To nie stanowczość niestety nie daje kontroli życia, tylko kontroli siły i zimna. Więc damy ci zmyślność. Okej. Pisz. I zobaczmy. Możemy już też 4. poziomu brać. Zobaczmy. Znacząco zwiększa zdrowie przywrócone przez drugi oddech chroni ożywione postaci przed obrażeniami. Lantry otacza cel pęcherzem spowolnionego czasu, spowolniając też szybkość ruchu i działań. Spowolnienie przez 18 sekund. Dokładnie nie mówi, co to działa, ale dobra. Dobra, to jest pasywne. Średnio przydatne, dobra. Zdolny uzdrowiciel zwiększa kontrolę życia. Możemy nad tym popracować. To mi się jakoś nie widzi. To może zwiększmy, tak, to zdolny uzdrowiciel. To będziemy zwiększać powoli. Okej. Jesteśmy trochę poranieni, ale mam nadzieję, że damy radę. Okej. Eli, chcesz nam coś powiedzieć, zanim zginiesz? Ty hędożona świnio! Kiedy z tobą skończę, nie zostanie na tobie ani skrawek skóry. Tylko utrudniasz sobie życie, Elia. Przeciwnie, utrudniam je tobie! Odwal się i powiedz swojemu hegemonowi, żeby nas pocałował! Brama zatrzaskuje się, odcinać cię od dowódcy niezłomnych. Okej. Dobra. Da się im jakoś rozkazać, żeby trzymali pozycję? Chyba nie.
Czekajcie tutaj. Okej, jego nasz od razu zamrozimy. Ty użyj tamta. Okej. Oszołommy tego gościa. Właśnie nie udało, ale dobra. Idziemy bić głównie w niego. Ma wysoką odporność na obrażenia. Więc chyba musimy się na nim skupić. Okej, fajnie, odstąpił. Dobra. Musimy uderzyć w niego. Musimy go znowu zamrozić. Okej, bije Wionusza, ale spoko. Myślę, że da sobie radę. Okej. 17 do 30. To chyba ma najlepsze obrażenia. Okej. A ty. Spróbuj go przewrócić. Fajnie, udało się go przynajmniej przeszołomić. Okej, udało się powalić. Chyba zaraz padnie. Przynajmniej czekują. Okej, dobra. Teraz ty rzuć się na tą, co w nas rzuca bezczelnie. Okej, możesz też uleczyć ją. Tamten gość sporo ją poranił. Tak, dosyć szybko poradziła, ona sama poradziła sobie z tym rzucającym. Ciekawe. Okej, ładnie. Skuję wrogość niezłomnych. Ha, żeby mi na tym zależało. Dobra robota, naprawdę dobra robota. Nie przypuszczałem, że będzie mieć jakiekolwiek, że będziecie mieć jakiekolwiek szanse bez naszej pomocy, ale wygląda na to, że jesteście twardsi niż się wydają. Wygląda na to, że Eli uciekła na północ, co oznacza, że zabrała ze sobą coś cennego. Artefakt krzepy albo wiedzę na jego temat. A ja oddział może być na tyle silny, by przebić się przez Shakomusa i jego ludzi. Powinniśmy ją złapać, zanim to zrobi. Podczas pierwszego ataku zauważono kilku niezłomnych uciekających z obozu w kierunku północnym. Jeśli ich znajdziesz, zlikwiduj ich. A co dobra, że przejmę ten obóz, opuśćcie go teraz albo gnijcie. Bez sensu. Dobra, żegnaj. Co miałbym przejmować ten obóz? Okej. Zabij poszukiwaczy. Już się tym zajmiemy. Tylko może odpoczniemy. Mamy troszkę zranień. Nie, tu jest zestaw obozowy, więc niczym nam to nie przeszkodzi. Nie zaszkodzi. Miałem na myśli zrobienie małego odpoczynku. Dobra. No i tutaj już widać na minimapce symbole jakichś niezłomnych chyba. Dobra. Bez większego gadania. Może chodźmy tam. No tutaj wygląda, że nic nie ma. Nawet nic ukrytego. Okej. Lód niezebrany. Okład czerwonego mochu i osełka. Okej, tu jest więcej niezłomnych. Zaraz do nich zejdziemy. Najpierw zajmiemy się tymi, że tutaj stoją. Okej, tu jest chyba wyjście. Tak. I więcej niezłomnych patroluje teren. Dobra. Zajmiemy się awansem najpierw. Dobra. Chcemy zwiększyć stanowczość. Zmyślność. Czy możemy zwiększyć? Mam jeden punkt tylko. Możemy. Od pewnego momentu to miało zajmować dwa punkty zwiększanie tych cech, ale okej. Może zwiększymy, damy coś innego. Plus 3 do celności. Ciekawe, czy to również wpływa na celność zaklęć. Chyba nie. Dobra. Co możemy zwiększyć?
Przejmę dalej stanowczość i zmyślność, skoro możemy. Dobra. Ta zmyślność jest bardziej przydatna, bo ona daje bonusy we wszystkich szkołach magicznych, a stanowczość tylko do niektórych. Siła uwiądu zimna. Tak. Stanowczy zimny dran. Okej. I zdolności. Dobra. Co tu miałem dalej brać? Zwiększa obrażenia zadawane magicznymi maskami możliwe wielokrotne trafienie podczas podstawowym atakiem. Obrażenia plus 5%. To fajnie by się skalowało z naszymi obrażeniami tych zdolności. Okej. Ale 5% to mało. Coś innego mamy? Swobody krótkotrwałe osłabienie celu przy ataku z ukrycia. Mech. Mistrz osłony. Że sprawdzimy tą osłonę w takim razie. Wszystkie umiejętności magiczne plus 15 przez 20%. Meh. Okej. Możemy też zacząć brać tu tarczę energetyczną. Wstępne zaklęcia plus 4 to również moglibyśmy wziąć, chociaż aż nie mam na tyle slotów już na więcej zaklęć. Okej, zastanawiam się pomiędzy tarczą energetyczną a zwiększeniem obrażeń lasek. Pancerz plus 4. Nieźle. Zasięg 5 metrów. Ochłonięcie 1, czyli 1 minuta. Dobra, myślę, że weźmiemy tą tarczę energetyczną. Chociaż nie ma chyba miejsca na nią. Tak, myślę, że wywalę to pchnięcie. Jest tylko mały zasięg, więc i tak prawie tego nie używam. No, chłoptasiu. Niepotrzebnie tu podchodziłeś. Okej, zapominam o tym używać. Co będę musiał zacząć? Dobra, jakie są moje talenty? Tak, tarcza energetyczna. Dobra. Dobra, nie chcę przyspieszonego ruchu. No i dobra, jedziemy standardowe combo. Ale nie, ładnie. Co, możemy tego używać na początku? A, to użytkownik, obrażenia minus 10%. Okej, dobra. W takim razie to przydaje się tylko wtedy, kiedy otrzymujemy obrażenia. Jaki to ma cooldown? Raz przed odpoczynkiem. Okej, dobra, więc zmarnowałem to. Dobra, nieważne. Okej, pułapka, fajnie. Miałeś to rozbroić. Dzięki za nic. Zabija w cieniu, dzięki za nic. Tak, ona ma większą. Ona ma większą postać, więc może dlatego, jak podchodziła, żeby ją rozbroić, dlatego aktywowała ją. Muszę brać to pod uwagę w przyszłości. Dobra. Jedziemy. Okej. Okej, petryfikacja, dotyk tytana, mroźny kolec, pioruny, elektryczny kopniak. Dobra, to nie potrwa długo. Tak, rozproszone siły tutaj nie stawiają już zbyt dużych oporów.
Okej, kolejna skrzynka. Co my tutaj mamy? Żelazna włócznia wzgardzonych. Okej, czy to cię jakoś buffuje? Zwiększa obrażenia, zmniejsza odzyskiwanie gotowości, zwiększa zasięg i przebicie pancerza. No to chyba sobie to weźmiesz. Żelazne rękawicze to weźmiemy do skrzynki. To również. Okej. Skoro się to buffuje, to sobie to weź. Okej. Miałeś za miecz imperialna falkata. Żelazna włócznia wzgardzonych. Okej, dobra. To sobie weźmiemy. Porównajmy to również. Dostalibyśmy paro... plus 3 do wytrzymałości. Dostalibyśmy parowanie, ale zmniejszone uniki. Wolę jednak tarczę, która ma i to dobre. Ja masz jako, że Barik tantuje całe gromady przeciwników, to dobrze jest, jak będzie miał obrony na wszystko. Stos kamieni przeszukaj. Okej, co tu mamy? Młot, jakiś niepowstrzymana siła. Broń dwuręczna. Okej, obrażenia bardzo ładne. Rozbicie. Przy trafieniu krytycznym bronią wróg odepchniecie. Przerwanie słabe. Anihilacja. Mnożnik obrażeń krytycznych plus 25%. Okej. Możemy to jej dać w takim razie. Równajmy to sobie. Tak, to jest zdecydowanie lepsze. Okej. Dodam jej. Chociaż i tak raczej nie będzie z tego korzystać. Okej. Czy mamy tu jakiś wskaźnik obrażeń na sekundę? Chyba nie. Tak, to jest prawie ma 2 razy dłuższy czas odzyskiwania. A obrażenia też ma z grubsza 2 razy lepsze. Okej, dobra. Zostawmy tak na razie. Okej, i Barik awansował. To przyjrzyjmy się jemu. Co możemy tobie dać? Coś żywotności? Okej, czemu by nie? I dobra, strażnik. Jeszcze nie mu, jego, niego, niego jeszcze nie możemy czwartego poziomu brać. Okej, nawiązanie walki z wrogami plus 2 to możemy wziąć. Skuteczność tarczy plus 40% to również jest ciekawe. Myślę, że to wezmę. Okej, nie sprawdziłem, ile to dokładnie dało. Przed i po. Mamy jakiś spis tego? Dobra, zobaczmy. Unik, masz 75. Rośnie ci o prawie 20. O 19. Nie, o ponad 20, tak, 53. 22. Okej, więc rzeczywiście działa. Okej. Dobra, fajnie. Postrzepiona flaga krzepy kołysze się lekko na wietrze, bla bla bla. Tak. Jeszcze mamy tutaj paru niezłomnych do pozabijania tu i tam. Zaraz się tam wrócimy. Najpierw spadamy tutaj. O! Elia! Kamila, niespodzianka. Ostatnim razem nie zdążyliśmy się dobrze pożegnać. Możemy zwyciężyć żelaznych, jeśli są tak tępi i bezmyślni jak ich archont, to ugną się pod naszym uporem, jak przetrzęsane przez burzę maszty. Gdy tylko Elia cię zauważa, ponownie woła do swoich żołnierzy. Nadciągają posiłki! Dobrze cię to widzieć, stanowicielu. Czas oczyścić rdzawe kaniony z niezłomnych. Nikt nie ujdzie stąd z żywcem. Moi ludzie są gotowi na śmierć. Z wielką radością zabijemy tylu was, ilu zdołamy.
Daj tylko znać, a wbiję dzidem w twoje prawe oko, odsłaniając w nicość. Do Rzekomusa. Grobowy aż nas chroni, zabijmy ją i przejmijmy ten region w imieniu Archonta. Za Archonta! Tak, tym podboją damy cześć Aszowi i jego rodzinie. Przygotuj się na spotkanie z nicością, Łachudro. Co za żałośni fanatycy! Dla Archonta wasze życie jest równie mało warte jak dla mnie. Lepiej będzie, jeśli zginiecie z mojej ręki i oszczędzicie sobie rozczarowania. Okej? Okej, więc jest ich tutaj całkiem sporo. Możesz wejść w skradanie? Chyba możesz wejść. Albo i nie. Okej? Ty rzuć odnowienie od razu. Ty, od czego chcemy zacząć? Chyba od zamrożenia. Okej, Barik, stamtuj ich. Okej, spróbuję ją powalić. Czyż to może być trudne do wykonania? Możemy ją spetryfikować. Okej. Okej, skupili się trochę na niej. Zaraz ją i pomożemy. Okej, użyj tego swojego cięcia. Okej, dobra, użyłeś. Teraz kolej bierzemy oszołomienie, ogłuszenie. Ładnie. Możemy ją przewrócić znowu. Wyraźny kolec. Okej. Dobrze. Lista kula. Okej, tutaj niezłomni chyba dają sobie radę. Mam nadzieję. Okej. Myślę, że po prostu zabijemy ją. Szybko, Eli. Potem zajmiemy się resztą. Okej, możemy uleczyć. Zabija w cieniu, bo otrzymuje bęcki niezłe. Okej. Rzuć nią sztyletem. Okej, dobra. Pozbyliśmy się jej. Jedziemy dalej. Okej, dobra. On jest petryfikowany. Właśnie kolec. Okej, czy to by się już aktywowało to? Chyba tak. Dobra, teraz musimy... W takim razie przyspieszmy. Sporo obrażeń otrzymaliśmy. Okej. Puszmy jej może trochę. Dobra, ładnie. Rana też już się bierze do roboty. Zachodzi ich ładnie od tyłu. Okej. Oni nam statusy tutaj wchodzą. Okej, na jednego nie opłaca się warnować tej obszarówki. Chociaż spetryfikować go możemy. Okej, ładnie. Jeszcze ten gość został. A, lantry. Lantry. To już pozamiatane? Wciąż żyje?
Zaraza, tego nie było w planie. Kapitan Niezłomnych stęka i patrzy na ciebie zmrużonymi oczami. Nic ci nie powiem. Moc tajemnice zabiorę do grobu. Zawsze możemy znaleźć ciekawsze sposoby na wyciągnięcie informacji. Skoro już pokrzyżowaliśmy im plany, możemy poświęcić na to nieco czasu. Zabijcie mnie już. Doskonale wiecie, że nie złamią mnie tortury. Zmarnujecie czas. Okej. Ty nie masz nic do stracenia, ale ja wciąż mogę dopilnować, by w krzepie zapanował ład Krosa. Zyskujesz wrogość, Bleden Marak. Te zepsute dzikusy nie zasługują na taką obietnicę, ale trzeba przyznać, że ona jest bardziej gadatliwa niż nieboszczyk. Ach, pieprzyć to, ci ludzie wolą zginąć w walce niż zostać niewolnikami hegemona. Zakładam, że twoja obecność tutaj znaczy, że wszyscy wybraliśmy śmierć. Okej. Dobra. Którą z opcji możemy? U Elio wiesz, że temu nie ma sensu, mogłaś pomóc mi zakończyć edykt. Jeżeli będzie współpracować, jeżeli nie będziemy współpracować, twoi ludzie trafią do niewoli. Okej. Dobra, może wybierzmy dwójkę. Mogłaś pomóc mi zakończyć edykt. Żałuję, że tak to się nie potoczyło. Zakładałam, że Ash i jego sługusy chcą zdobyć kolejną strażnicę, ale nie miałam pewności co do ich zamiarów względem edyktu. Można by pomyśleć, że ludzie z pomocy będą mieli dość rozumu, żeby trzymać się z dala od magii hegemona. Zakończenie edyktu bardziej pomoże krzepie niż tobie, ale cieszę się, że jesteś zbyt głupi, by to sobie uświadomić. Co chcesz wiedzieć? Nie powstrzymam krwawienia siłą woli, więc nie masz zbyt wiele czasu. Szukacie pewnego artefaktu, prawda? Tak, szukamy już od dłuższego czasu. Zapewne szukamy igły stogu ściana, ale podejrzewam, że nigdy się tego nie dowiemy. My poszukujemy szczątków regenta Aspiona. Przed wojną nosił on insygnia niezłomności, broszę przekazywaną z pokolenia na pokolenie w rodzinie pierwszych regentów. W jej oczach szklą się łzy, gdy wypowiada to imię. Po chwili jednak Kali opamiętuje się i patrzy na ciebie z nienawiścią. Czego dowiedzieliście się o regencie? Szukaliśmy szczątków pierwszego regenta Aspiona. Uznano go za zmarłego w czasie wojny. Zamiast tego znaleźliśmy informację o jego podróżach. Mimo, że udał się do wyłomu w starych murach i nie powrócił. Nie wiem, co tam robił. Może chciał napuścić zmory na zgardzonych kretyn. Wysłaliśmy tam mały oddział pod dowództwem jednego z naszych najlepszych oficerów, Gregosa, by zbadał sprawę. Insygnia niezłomności zapewne znajduje się w tym wyłomie, abyś ich nigdy nie znalazł. Czym są insygnia niezłomności? To brosza, którą nosi pierwszy regent. Podobno pomaga w walce przeciwko wszystkiemu i wszystkim do cholery. Nie wiem, czy faktycznie działają, ale trudno mi sobie wyobrazić coś trudniejszego do sforsowania niż wichrowy mur wokoło kamiennej strażnicy. Jak powstał wyłom w starych murach? Byliśmy zbyt zajęci waszym chędożonym najazdem, by patrolować resztę naszego kraju. Wybacz więc, jeżeli nie znam szczegółów. Mam zgadywać? Albo edykt burz wybił dziurę w starożytnych kamieniach, albo coś wydostało się z wewnątrz. Czy któraś z tych opcji pozwoli ci zasnąć spokojnie? Tak myślałem. Dobra. Jak mogę się dostać do miejscowej wieży? Nie prowadzi tam żadna droga, ale mówią, że wyłom w starych murach prowadzi na sam dół wieży morskiej. Jeżeli na pewno chcesz wyruszyć w tę podróż, wiedz, że spotkasz na swej drodze wrogów gorszych niż niezłomni. Co wiesz o córce grobowego Asha, Amelie? O kim? Nie mam zwyczaju rozbijania rodzin. Tym zajmuje się Kyros. Nie licząc rdzawych kanionów i żelaznego domostwa, jedyni żelazni stacjonowali w Szarej Wartowni. Ale już się nimi zająłeś, prawda? Drań. Kto dowodzi niezłomnymi? Matias był naszym dowódcą podczas wojny, ale w przyszłej krzepie powinien pełnić ważniejsze funkcje. Wygląda na to, że te pogodniejsze dni nie są dla takich jak ja. Z tego co słyszałem, gromadził ludzi w rozdrożu myśliwego, ale to było jakiś czas temu. Teraz już pewnie go tam nie ma. Szukał nieustraszonego miecza czempionów niezłomnych.
Uważał, że to ostrze nas zjednoczy, da nam nadzieję. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Ja mam ci nic więcej do powiedzenia, wiesz już wszystko. Dasz mi teraz spokój, czy jak? Dobra, zabij miłosiernie. Popatrz na niebo, Elia. Chyba się przejaśnia. Elia nie daje się oszukać, ale z wdzięcznością patrzy gdzieś za ciebie. Wykorzystasz ten moment, by wbić jej klingę w pierś i przebić serce. Kobieta umiera bezgłośnie. Na żadne inne osierdzie nie zasługiwała. Dobry cios. Tak umiera córka upadłej krzepy. Dobra robota, stanowicielu. Przegrupujemy siłę z Teodorem i zajmiemy rdzawe kaniony dla wskardzonych. Okej. Spoko. Na to, że ta część rdzawych kanionów jest już wyczyszczona. Dostaliśmy dwie nowe miejscówki w takim razie. Nową misję. Było między światami, tak. Ta misja związana z tym artefaktem. Okej, to jest chyba ta misja jeszcze z pozabijaniem wszystkich niezłomnych. Tutaj. Zostało jeszcze tutaj kilka, więc nic wielkiego. Dobra. W sumie nic ciekawego się tu nie wydarzyło. Okej, co mamy? Mapa patroli wskardzonych. Na mapie naszą anotację poprawki do harmonogramu na podstawie informacji o patrolu wskardzonych. Treść anotacji wskazuje, że informacje te przekazał kontakt w szkarłatnym chórze. Okej. No to fajnie. Mamy kolejny dowód w procesie archontów. Dobra. Mamy zbroję ciężką. Mamy ćwiekowaną kulczugę. Również jest ciężką zbroją. Szkoda, że nasz jedyny gość w ciężkiej zbroi nie może nałożyć innej niż tą, którą posiada. Okej. Dobra. W następnym odcinku wyczyścimy podstawów niezłomnych w rdzawych kanionach. No i mamy dwie opcje, tak? Możemy udać się do wyłomu, albo udać się do rozdroży myśliwego, tak? Myślę, że najpierw udamy się do wyłomu, znajdziemy ten artefakt i dopiero później pomyślimy nad zakończeniem rebelii. Okej, póki co to wszystko, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia, cześć!